Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiejszy odcinek skierowany jest do mężczyzn, aczkolwiek jeżeli jakieś panie mnie oglądają, witam serdecznie, pozdrawiam. Natomiast odcinek ten jest skierowany do mężczyzn i w odcinku tym chciałem porozmawiać o tym, czego nie robić w momencie, kiedy nasza partnerka, długoletnia partnerka, krótkoletnia partnerka, tak? Taka, z którą jesteśmy związani krócej, od nas odchodzi, kiedy mówi, że koniec, kiedy mówi, że ma dosyć, kiedy nie chce kontynuować tej znajomości, tak? To może być długotrwała znajomość, to może być małżeństwo, to może być znajomość roczna lub dwuletnia, tak? I chciałem porozmawiać o tym, czego nie robić w momencie, kiedy usłyszymy takie słowa od naszej partnerki. Co się dzieje w momencie, kiedy mężczyźni słyszą od partnerki takie słowa, tak? Albo kiedy orientują się, że ten związek już nie będzie kontynuowany, kiedy otrzymują taką informację od partnerki, że to z nimi koniec, tak? I co się najczęściej dzieje? Mężczyźni najczęściej wpadają wtedy w tak zwany panic mode, czyli zaczynają panikować, bo najczęściej jest tak, że ta wiadomość spada na nich jak grom z jasnego nieba. Niestety kobiety są bardziej intuicyjne i lepiej odczytują język ciała, język emocji, i w momencie, kiedy mężczyzna coś tam kombinuje, to gdzieś coś tam one czują i instynktownie wiedzą, że coś się kroi, tak? Że coś się szykuje, że to nie jest tak, jak było. Natomiast kobiety, ponieważ są lepsze w tych emocjach, one potrafią bardziej oszukiwać, potrafią bardziej te emocje ukrywać i bardzo często, gęsto mężczyźni nie zdają sobie sprawy z nadciągającego tornada, które za chwilę przetoczy się przez ich życie, tak? Najczęściej ta wiadomość spada na nich jak grom z jasnego nieba, nie wiedzą wtedy, co robić, są w panice, no bo przecież było tak pięknie, kiedy przecież było tak super. I nagle okazuje się, że to po prostu koniec. Ja zrobiłem wcześniej odcinek o tym, jak kobiety odchodzą. Tutaj gdzieś wrzucę link, tu albo tu, nie wiem, gdzieś się tutaj pojawi na górze. I tam w skrócie powiem, że w momencie, kiedy kobieta odchodzi od mężczyzny, to nie jest decyzja taka, którą ona podejmuje z dnia na dzień. Ona najczęściej do tej decyzji dojrzewa miesiącami, czasami latami, aż w końcu powie swojemu mężczyźnie, że od niego odchodzi, albo że po prostu z nimi koniec. Najczęściej z tyłu jest już tam jakiś backup, jakaś gałąź, której ona się po prostu chwyta. I wtedy dla mężczyzny jest to szok. I co najczęściej mężczyźni wtedy robią? Najczęściej mężczyźni wpadają wtedy w panikę, tak zwany panic mode, czyli o rany, co się dzieje. I pierwsza myśl, która przychodzi im do głowy, to jest taka, jak ten związek uratować, tak? Że przecież to się da jeszcze uratować. I co robią? I wtedy mężczyźni nagle zwracają się do swojej partnerki w taki niemęski sposób, taki nie alfa menowski, tylko w taki beta, w taki sposób beta menowski, tak? Że o rany, zostań, dajmy sobie jeszcze jedną szansę, popracujmy nad tym, może pójdziemy na terapię, a ja się zmienię, co mam zrobić, żebyś ty została i ode mnie nie odchodziła. I to jest tak zwane illusion of action, czyli iluzja działania, tak? Bo bardzo często, gęsto mężczyźni no sami są sobie winni tego, że kobieta od nich odchodzi, tak? Że oni swoim postępowaniem albo może brakiem jakiegokolwiek postępowania powodują to, że kobieta zastanawia się, czy ten mężczyzna to jest ten mężczyzna, z którym chce spędzić resztę swojego życia. I tutaj kobietom odpala się hipergamia, czyli inaczej mówiąc, kobiety zawsze poszukiwać będą najlepszego mężczyzny na daną chwilę, jakiego uda im się
przyciągnąć do siebie swoją atrakcyjnością. Jeżeli jesteście w długotrwałych związkach, albo jeżeli jesteście w związkach z kobietą, to znaczy, że na daną chwilę jesteście dla kobiety najatrakcyjniejszym mężczyzną, najatrakcyjniejszym wyborem, najlepszym wyborem. Natomiast ważne jest to, jesteście najlepszym wyborem na daną chwilę. I żeby pozostać z daną kobietą, to mężczyźni, no niestety, muszą włożyć w to trochę wysiłku, muszą się rozwijać. Dlatego przez cały czas mówię, żeby zająć się sobą, żeby rozwijać się z sobą, żeby koncentrować się na sobie, bo wtedy dla kobiety będziesz najlepszym wyborem, który ona ma na daną chwilę. Bo jeżeli przestaniesz, mówię tutaj do panów, jeżeli przestaniemy zajmować się sobą, bo zdobyliśmy już tę partnerkę, tak? No, chodziliśmy za nią, graliśmy takiego fafa-rafa, był taki okres, gdzie pokazywaliśmy się, jakimi to nie jesteśmy biznesmenami, jakimi to jesteśmy wspaniałymi mężczyznami, kobieta się na to złapała. No i potem jest tak, że mężczyzna jak kobietę już zdobędzie, no to wtedy jest pilot, piwo, kanapa, praca od 9 do 5, wraca do domu, kobieta przy garach, robi jeść. I jak ona sobie pomyśli, że ona ma tak przez następne 20 czy 30 lat, to ona szuka emocji u innego mężczyzny, tak? I w pewnej chwili ona takiego mężczyznę znajdzie, albo dojdzie do wniosku, że to nie jest już ten mężczyzna, z którym ona chce być, czyli w tym przypadku ty, jeżeli kobieta od ciebie odeszła. I wtedy mężczyzna jest w szoku, no bo przecież było tak fajnie, tak już było ustabilizowane, tak już było ustawione, tak już wszystko grało i w zasadzie każdy myślał, że tak już będzie przez następne lata. Tak? No a niestety tak nie miał. Hipergamia się kobiecie odpaliła i ona albo już znalazła, albo właśnie jest na etapie poszukiwania innego mężczyzny. W każdym razie, kiedy mężczyźni usłyszą tę wiadomość, to zaczynają wtedy, o dziwo, nagle działać, tak? Nagle oni mówią, pytają się kobiety, co oni mają zrobić, tak? To jest najgorsza rzecz, tak? Że mężczyzna pyta się kobiety, co on ma zrobić, tak? Ona może mówić, mówię, co, no mówiłam ci przez ostatnie 2-3 lata, weź się za siebie, pójść na siłownię, zrób jakiś biznes i tak dalej, i on tam, po co, wszystko jest okej, tak? I potem nagle, kiedy ona odchodzi, on to wszystko zaczyna, jak gdyby, chcieć robić, tak? I to, co mężczyźni robią, to tutaj jest właśnie to illusion of action, czyli iluzja działania. Pytają się, zaczynają wysyłać kwiaty. Ja powiem wam, że to wszystko, o czym opowiadam, to tak nie jest wyssane z palca, bo rozmawiałem z wieloma mężczyznami, którzy właśnie postępowali w ten sposób. I najfajniejsze jest to, że kiedy ja rozwodziłem się ze swoją, moją już obecnie byłą żoną i kiedy okazało się, że tam w tle jest inny mężczyzna, to ja dokładnie robiłem to samo. Robiłem te wszystkie rzeczy, których mężczyzna, prawdziwy mężczyzna nie powinien robić, tak? A mężczyźni wtedy skomlą o to, żeby kobieta z nimi została. Mężczyźni błagają o to, żeby została. I ja tak robiłem. Mężczyźni płaczą, rany, przecież to... I ja tak robiłem, tak? Po prostu byłem takim betamenem, wysyłałem kwiaty, które oczywiście potem wylądowały w koszu gdzieś te kwiaty, a kupiłem róże, bo to akurat była nasza jakaś rocznica ślubu, więc kupiłem 25 róż bodajże i to jeszcze jakieś takie high price i to w ogóle, one oczywiście wylądowały w koszu, pisałem listy, też mówiłem, że co ja mam zrobić, tak, no bo mężczyzna niezbyt wie, co on ma zrobić, tak, więc on szuka wskazówek u kobiety. Tak, a kobieta nie jest od tego, żeby dawać wskazówki mężczyźnie. Ona chce być z mężczyzną, który wie, co robi, który wie, w którą stronę podąża i ona się pod niego podczepi i ona się będzie wtedy czuła przez niego zaopiekowana. Jak kobieta zaczyna mężczyźnie mówić, co on ma robić, to ona wchodzi w rolę matki, ona zaczyna zakładać spodnie w tym związku i na dłuższą metę to jest odwrócenie ról, bo to jest energia męska, to, co kobieta robi i zaczyna ją to męczyć, tak? I ona wtedy od takiego mężczyzny prędzej czy później odejdzie, jeżeli ona przyjmuje jego rolę, jeżeli ona zajmuje się tym, żeby chronić rodzinę, jeżeli ona zajmuje się tym, żeby to wszystko ogarniać. Ona, instynkt kobiety jest taki, że ona ma opiekować się dziećmi, a mężczyzna ma nad nią, nad ich rodziną trzymać taki parasol nad nią i nad dziećmi. Kobieta zajmuje się dziećmi, te wszystkie sprawy, te biznesowe i tak dalej, ona czuje, ona się związuje z mężczyzną, który
on powinien to ogarnąć. On powinien to ogarnąć. I ona się wtedy będzie czuć z nim bezpiecznie i komfortowo i ona takiemu mężczyźnie się po prostu podda. I w momencie, kiedy kobieta odchodzi, to dużo, to przede wszystkim to jest prawdopodobnie mężczyzna, który tego nie spełnia, który nie daje jej emocji, tak? Gdzie po prostu z nim jest nuda. I wtedy mężczyźni nagle się budzą, tak? I wtedy mężczyźni nagle się budzą, co oni mają robić. Proszę, powiedz mi, proszę, zostań ze mną. Przecież to, co mężczyźni jeszcze robią, potężny błąd, to jest to, że starają się przetłumaczyć logicznie kobietom powody, dla których ona powinna z nimi zostać, dla której oni powinni być nadal razem. Natomiast to przez cały czas powtarzam, mężczyźni działają na bazie logiki, na bazie faktów, a kobiety działają na emocjach. Kobiety są istotami emocjonalnymi. Dlatego mężczyźni bardzo często mówią, ale mówiłaś mi, że mnie kochasz i to jeszcze miesiąc temu, tak? To było miesiąc temu. Ona miesiąc temu mogła wam mówić, że ona was kocha, ale to było wtedy. Na tu i teraz ona was nie kocha. Mężczyźni używają argumentów, ale no wtedy przecież mieliśmy plany, że zbudujemy dom i w ogóle wyjedziemy i tyle przeżyliśmy razem i tyle wspólnych świąt, tyle wspólnych wyjazdów i tak dalej. Tak, tyle było, ale to było wtedy, ale to było wtedy. I jak się to mówi, hipergamia ma wszystko gdzieś. Czyli krótko mówiąc, dla kobiety nie jest ważne to, co ona przeżyła z tobą kiedyś, tak? Wielu mężczyzn mówi, ale nie wiem, ja płaciłem za mieszkanie. Dużo facetów mówi, nie wiem, ja ci opłacałem studia, chciałaś iść na studia, to ci opłaciłem, kupowałem ci ubrania, kupiłem ci samochód, dałem ci mieszkanie i tak dalej. Tak, ale to było wtedy. Drodzy panowie, to było wtedy. Wdzięczność kobiety kończy się w momencie, kiedy ona otrzyma to, co chciała otrzymać. Ja rozmawiałem kiedyś, też spotkałem się nawet dwa razy bodajże z takim ojcem spod Warszawy, który po prostu ma dużo biznesów, ma dużo nieruchomości, tak? I od niego też kobieta odeszła. Tam jeszcze wchodziły dzieci w grę, tak? I to samo było u niego. On bardzo chciał ją zatrzymać. I ponieważ no, miał dużo pieniędzy, w związku z tym sposobem na zatrzymanie miało być to, że on obdaruje ją, tak? Ona jeszcze chyba mówiła, że jeżeli ona kocha, to niech on udowodni, że jej kocha. I on przepisał na nią chyba dwa mieszkania, dał jej kartę kredytową, gdzie limit był po prostu jakiś kosmiczny i coś tam jeszcze, tak? Więc do momentu, kiedy on to dawał, ona z nim była. Ale w momencie, kiedy ona to osiągnęła, to bycie z nim się po prostu skończyło. Więc przypuszczam, że dużo jest takich historii, gdzie mężczyźni próbowali zatrzymać kobiety, przepisując na nie część majątku albo jakieś dobra materialne, licząc w to, że w ramach wdzięczności te kobiety z nimi pozostaną. Tak nie ma, tak nie ma. Nie słyszałem o przypadku takim, że kobieta mówi, że chce odejść od mężczyzny, już postanowiła i on jej, nie wiem, kupił samochód i ona została. Bo on jej kupił samochód. To tak nie ma. Nie słyszałem też i bardzo to odradzam, żeby błagać kobietę o to, żeby z wami została. To jest jeden z podstawowych błędów. The truth is, if they are not doing anything to keep you, come back, I still need you. Then why are you fighting to stay? Przede wszystkim podstawowym błędem jest to, że w momencie, kiedy jest osoba, która błaga drugą osobę, żeby została, żeby była z nią, w tym przypadku mężczyzna błaga kobietę, to z automatu ustawia się poniżej tej kobiety. Jak gdyby jego wartość jest poniżej tej kobiety. W tym przypadku ona dla niego jest nagrodą i ona decyduje, czy ona z nim będzie, czy nie. Ale to jest przeciwko kobiecej hipergamii. Bo hipergamia to jest to, że kobieta szuka najlepszego mężczyzny i to jest mężczyzna, który ma być lepszy od niej. Kobiety randkują w górę, tak? One się chwytają coraz lepszych mężczyzn. W przeciwieństwie do mężczyzn, gdzie mężczyźni randkują i w górę, i równolegle, i w dół, tak? Więc mężczyzna może chodzić na randki
z dziewczyną, która robi frytki w McDonaldzie. Ważne, żeby była zgrabna i miała ładne ciało, tak? I była młoda. Jego dyplomy tej dziewczyny, co robi frytki, ani jej IQ, ani to, co ona w życiu osiągnęła, mężczyzny to nie interesuje. Jego interesuje to, żeby ona była ładna. Kobiety z kolei randkują w górę. Kobiety randkują w górę. One szukają prawników, szukają mężczyzn ze statusem, szukają mężczyzn z zasobami, szukają mężczyzn silnych, a nie będą łączyć się z mężczyznami, którzy są słabi, którzy są miękiszonami, tak jak mówił nasz chyba Ziobro, tak? I w momencie, kiedy błagasz kobietę, żeby ona została, to właśnie stawiasz się na pozycji słabszej niż ona. Robisz z siebie takiego miękiszona, czyli twoja atrakcyjność po prostu dla niej robi się zerowa. Ty nie jesteś dla niej atrakcyjny. Ona może z tobą zostać. Słyszałem o takich przypadkach, że faktycznie kobiety zostają z takimi mężczyznami, ale tak z litości, dla świętego spokoju, żeby się biedny nie pociął, albo żeby tam nie skoczył z któregoś piętra, to ona z nim będzie. Ale to jest najczęściej na tydzień, dwa, no może miesiąc, bo ona i tak chce od niego odejść. Ona już postanowiła i od tego nie ma odwrotu. Natomiast wielu mężczyzn płacze, wielu mężczyzn błaga zostań, wielu mężczyzn pisze listy, wielu mężczyzn wydzwania, wielu mężczyzn wystaje pod balkonem. To tylko w disneyowskich filmach i w tych amerykańskich jest taki po prostu piękny świat, którym jakoś o dziwo jesteśmy przesiąknięci, że chłopak, najbrzydszy chłopak na imprezie wyrywa najładniejszą tylko dlatego, że jej przynosi kwiaty i w ogóle ona nagle jakimś cudem stwierdza, że on jest taki super i że ona z nim będzie. Ona no, przyjmie od niego te kwiaty, ale na imprezie się rozejrzy za tym bad boyem, który po prostu powoduje to, że ona ma gęsią skórkę, tak? No ale wracając do nieproszenia i niebłagania, w momencie, kiedy to robisz, stawiasz się na pozycji niższej w stosunku do tej kobiety, którą prosisz, żeby ona pozostała, tym samym tracąc totalnie swoją atrakcyjność, tak? Wręcz odwrotnie, jeżeli tak będziecie robić, to będziecie wręcz utwierdzać kobietę, że decyzja o odejściu, którą ona podjęła, jest słuszna, bo jesteście po prostu słabymi mężczyznami, że nie macie swojego życia, że nie macie swojego celu i w zasadzie jak ona odchodzi, to się wszystko wam wali. O, to też błąd, który mężczyźni mówią, jesteś całym moim życiem, co ja teraz zrobię, chyba sobie odbiorę życie, kocham cię, zostań, bez ciebie jestem nikim i tak dalej. No i wtedy co taka kobieta sobie może myśleć, tak? Że w zasadzie ona ciągnęła ten wóz, tak? Jeżeli on bez niej jest nikim, to ona by chciała, żeby było odwrotnie, że to on jest kimś i ona się czuje, że on ją ciągnie, a nie ona jego, że on ją ciągnie w życiu, że on ją chroni w życiu, że on jej daje jakąś wartość w życiu, tak? Jeżeli kobieta łączy się z mężczyzną, to kobieta łapie status mężczyzny, tak? To jest pierwsza dama, pani minister, żona ministra i tak dalej. Jak mężczyzna się łączy z kobietą, wiąże z kobietą, która ma wyższy status, to się mówi, że on, nie wiem, pierwszy mąż, jakby była pani prezydent, no pierwsze słyszę, tak? Mężczyźni nie łapią statusu kobiet, to kobiety podpinają się, w cudzysłowie oczywiście, pod status mężczyzny. I kobieta chce mieć mężczyznę silnego, takiego alfa, a nie takiego płaczka, który będzie płakać, błagać, który będzie robić wszystko. To jest taki shit test, który ona mu robi, tak? To przepisz na mnie mieszkanie, no to wtedy się zastanowię, czy ja z tobą będę. I on przepisuje, ona mówi, co za gość, po prostu pstryknę, to ja kręcę nim jak chcę, tak? I tutaj bardziej też spada wartość mężczyzn, chociaż oni myślą, no, że jak jej dałem mieszkanie, to ona powinna zostać. A tak absolutnie nie ma. Ja rozmawiałem z tym, Janem, nazwijmy go Janem, tak jak go nazwaliśmy, bo on to rozstanie też bardzo przeżył, ponieważ spędzili trochę czasu i wpadł na pomysł, że po prostu będzie dzwonić i wysyłać do niej SMS-y, tak? No i co się stało? No, dzwonił do niej chyba dwa razy, nie odebrała, więc wysłał jej taki cykl SMS-ów, tam kilka SMS-ów. No i to były takie SMS-y, przeczytałem je, które miały wzbudzić. Ja nawet powiedziałem mu, że mówię, chyba ty się bardziej przy tych SMS-ach wzruszasz niż ona, jak je czyta, tak? Bo przypuszczam, że ona jak je czyta, to o rany, o Boże, ale wymyślił, tak? I przeczytałem te SMS-y.
No były one właśnie w stylu takim trochę, miały zagrać na emocjach, miały pokazać, że właśnie byliśmy razem i mieliśmy przed sobą taką przyszłość. To, co mężczyźni jeszcze piszą, to kocham cię, ale życzę ci wszystkiego najlepszego w przyszłości, może kiedyś i tak dalej, tak? To są wszystko rzeczy, które mężczyźni myślą, że ruszą kobiety, a te rzeczy absolutnie tych kobiet nie ruszają. I one sobie myślą, jak tutaj by najszybciej i najbezpieczniej się wyautować z tej znajomości. Umówiłem się z tym Janem, że mówię, nie pisz do niej, nie dzwoń. Po prostu urwij kontakt, tak? Ale dzisiaj rozmawiamy o tym, czego nie robić. I umówiliśmy się tak, że kiedykolwiek mu przyjdzie na myśl, ja wiem, że jest to ciężko. Ja wiem, że jest to ciężko. Podobno tych alfamenów jest 3%, czy tam 4%, tych betamenów jest więcej i mężczyźni, no jak gdyby tym gadaniem, tym wysyłaniem SMS-ów, tym takim atakowaniem, one wtedy kobiety mówią, że to stalker, tak, nachodzi mnie, ja mam dość, ja już chcę się od tego gościa uwolnić, a on cały czas się pojawia w moim życiu, jak gdyby nie chce uciec z mojego życia, kiedy ja już postanowiłam, że ja z nim nie będę. Więc umówiłem się z tym Janem, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda, że w momencie, kiedy najdzie go taki moment, kiedy przyjdzie taka chwila, kiedy on będzie chciał się z nią skontaktować, kiedy będzie chciał się do niej odezwać, kiedy będzie chciał dać znać, że żyje, że tęskni, że kocha i że może jednak spróbujmy, dajmy sobie kolejną szansę i tak dalej, mówię, to najpierw dzwonisz do mnie, tak? I no i parę takich rozmów było. No i też rozmowa była taka, że mówi, no słuchaj, ja chyba do niej zadzwonię, więc ja mówię, no ale pamiętasz, że dzwoniłeś do niej parę razy miesiąc temu. No on mówi, no pamiętam. Ja mówię, no i odebrała czy nie? No mówi, no nie odebrała. Ja mówię, no to dlaczego teraz ma odebrać? Tak? Więc to nie jest taki moment. Więc drodzy panowie, nie błagajcie, nie piszcie, nie wysyłajcie kwiatów, nie wysyłajcie listów, nie płaczcie, nie działajcie, nie postępujcie tak naprawdę jak samce beta, którzy bez kobiety nie mogą żyć, którzy w zasadzie całe życie ich kręci się naokoło partnerki, którzy nie mają własnego celu, którzy nie są na tyle silni, żeby zmierzyć się z tym, że ktoś od nich odchodzi. Samca alfa to nie tylko chodzi o kobiety, jeżeli ktoś odchodzi, ale generalnie jeżeli ktoś usuwa się z życia, no to jest taki moment też, że trzeba to zaakceptować, że ktoś po prostu nie chce w twoim życiu być. Jedyna rzecz, do której nie można ludzi zmusić, to są uczucia, tak? Można komuś coś kazać zrobić, bo jesteś czyimś szefem. Nie wiem, jest się rodzicem i na przykład kazać można dziecku iść spać o 9, tak? Można umówić się z kimś na coś, tak? Ale jedyna rzecz, do której nie można zmusić ludzi, to są uczucia. Nie można zmusić kogoś, żeby za nami tęsknił. Nie można zmusić kogoś, żeby nas kochał. Nie można zmusić kogoś, żeby chciał się z nami skontaktować. Bo po prostu nie można, tak? Ten ktoś ma swoje życie, ma swoje priorytety i najwidoczniej na tę chwilę ty nie jesteś priorytetem tej drugiej osoby. Jedynym sposobem, żeby zmienić postępowanie tamtej drugiej osoby w stosunku do ciebie, jest to, że ty zmienisz swoje postępowanie, że ty zajmiesz się sobą, ty się staniesz inną osobą, ty się staniesz osobą, z którą tamta druga osoba pomyśli sobie, z nim albo z nią to warto być. Może to był jednak błąd, że od niego odeszłam, tak? Ale to tak nie ma, że ktoś stwierdzi, że to jest błąd, że od niego odeszłam, bo ty nagle zaczniesz ronić rzewnie łzy, zaczniesz płakać, wysyłać kwiaty, wysyłać SMS-y i tak dalej, tak? Miałeś na to czas, 2 lata, 3, 5, 10 lat i nic, i nagle jak odchodzi, no to wtedy mężczyzna nagle przejawia totalną ochotę zmiany, żeby tylko zachować status quo, tak? Ale no mężczyźni czasami to są takie trochę lenie i ten status quo powoduje to, że oni nie będą musieli się za siebie wziąć, nie będą musieli się zmienić, nie będą musieli szukać drugiej kobiety, no bo było bardzo wygodnie. Natomiast plusem takich rozstań jest to, że jeżeli mężczyzna dobrze wykorzysta to rozstanie, tak? Jeżeli
dostanie kopa od życia, dostanie w dupsko mocno i za siebie się weźmie, to wychodzi najczęściej niepokiereszowane z takiego rozstania, tylko wychodzi silniejszy, wychodzi, wyciąga jakieś wnioski, zmienia się i jest wtedy silniejszy. Tak? Czego wam, panowie, serdecznie życzę. Nie poniżać się, nie płaszczyć, nie błagać, nie płakać, nie wysyłać SMS-ów, nie dzwonić, nie przepisywać majątków, nie wysyłać nagle, nie obkupywać biżuterią, nie obkupywać ubraniami, bo to jest na krótką chwilę, a kobiety no, są mądrzejsze, sprytniejsze, troszeczkę lepsze manipulatorki niż panowie. One to wykorzystają, a jeżeli mają was zostawić, to i tak was zostawią. Więc to by było na tyle. Bardzo proszę, wpiszcie, jakie są wasze doświadczenia. Wpiszcie, kliknijcie subskrybuj, lajka. Dla was to chwila, dla mnie to ważne, jeżeli chodzi o zasięgi. I wpiszcie, jakie są wasze doświadczenia. Tymczasem pozdrawiam, do następnego odcinka i pozdrawiam tajemniczego Jana. Jan, trzymaj się. Na razie.